Tytuł kursu: Zasady postępowania administracyjnego w zawodzie technik administracji. Moduł: Zasady organizacyjne i techniczne pracy biurowej w administracji. Tytuł: Jak sporządzić dokument biurowy. Cześć, tato. Witaj, córeczko. Co cię do mnie sprowadza? Tato, muszę sporządzić pismo na język polski. Ja zupełnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Mogłeś mi pomóc? Jasne. Każdy człowiek sporządza w swoim życiu szereg pism, które mogą okazać się dokumentem niezbędnym, na przykład w dochodzeniu swoich roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Z przyjemnością pomogę ci takie pismo przygotować. Super, to od czego powinnam zacząć? Europejski układ pisma powinien zawierać następujące elementy: miejscowość i data, nadawca, znaki powoławcze, adresat, zwrot rozpoczynający, treść pisma rozmieszczoną w akapitach, zwrot zakończeniowy, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, listę adresatów otrzymujących, pismo do wiadomości i załączniki. Brzmi strasznie skomplikowanie. Możesz mi to jakoś przybliżyć? Redagowanie pisma należy zacząć od ustawienia marginesów. Ma to na celu stworzenie miejsca do wpięcia pisma do segregatora oraz do ochrony przed zniszczeniem poprzez odsunięcie go od brzegów kartki. Marginesy powinny mieć następujące wymiary: lewy 2,5 do 3, prawy 1 do 1,5, górny 1,5 do 2, dolny 2 do 3. Niezależnie od tego, na czym sporządzone jest pismo, zwykle używa się papieru formatu A4 w układzie pionowym lub A5 w układzie poziomym. W Polsce obowiązuje tzw. polska norma, która wyodrębnia następujące części składowe pisma. Nagłówek to treść zawierająca nazwę i adres nadawcy pisma. Dane wpisuje się w układzie blokowym z pojedynczym odstępem pomiędzy wierszami. Na przykład: przedsiębiorstwo filmowo-teatralne, dział promocji, ulica Jabłonowa 45, 1400 Struda. Telefon 089 646 67 89. Nagłówek powinien być czytelny i estetycznie wykonany. Nazwę i adres odbiorcy na papierze bez nadruku umieszcza się po prawej stronie. Zasady wypełniania pola adresata są następujące. Dane adresata podaje się w układzie blokowym, formując tekst w kształcie prostokąta. Dane wpisuje się w pierwszym przypadku, mianowniku, stosuje się pojedynczy odstęp między wierszami. Każdy element danych umieszcza się w oddzielnym wierszu. Oznaczenia pocztowe, jak ekspres i polecony, pisze się nad adresem. Nie należy dzielić wyrazów. Imię i nazwisko adresata może być poprzedzone zwrotem grzecznościowym, tytułami zawodowymi i naukowymi. Zwrot należy umieścić w oddzielnym wierszu. Na przykład: szanowny pan dr inżynier Tadeusz Mądry, prezes zarządu spółki akcyjnej Paragraf, ulica Zimna 45, 81 522 Gdynia. Miejsce i data powinny być umieszczone na tym samym poziomie co nagłówek. Zasady pisania daty: dzień, miesiąc powinny składać się z dwóch elementów, a rok powinien być czterocyfrowy, na przykład 17 marca 2006 roku. Zaleca się, aby daty pisać zaczynając od roku, następnie miesiąc i dzień obdzielając myślnikami, na przykład 2006-03-17. Nazwę miesiąca w dacie można pisać słownie, na przykład 17 marca 2006 roku. Pisząc datę należy stosować skrót R zamiast roku. Jeśli pismo ma charakter listu, stosuje się zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, na przykład: szanowna pani dyrektor. Zwrot pożegnalny. W końcowych częściach pisma używa się często tzw. zwrotów pożegnalnych, na przykład: z poważaniem. Podpis powinien być własnoręczny, wykonany piórem lub długopisem. Pełny. Pełne imię i nazwisko. Bardzo dużo tych wszystkich danych do zapamiętania. Super, że dałeś mi te pismo wzorcowe. Dzięki temu na pewno nie będę miała problemu z napisaniem swojego samodzielnie. W korespondencji biznesowej nie ma żadnych norm określających układ pisma zatytułowanego zwyczajowo. Niemniej jednak warto jest zwrócić uwagę na układ stałych elementów dokumentu według zasad sporządzania pism. Należy pamiętać, że od tego, w jaki sposób przedstawi się pismo i temat główny, może zależeć powodzenie w sprawie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.